Czy to jest telefon? Raczej nie. To też nie jest telefonem. To jest pozostałość po obudowie, w sensie obudowie ochronnej do mojego telefonu. Czy to jest rozwalona szybka H9? Zdecydowanie tak. To gdzie się podział mój telefon? Dobre pytanie. W tej chwili jest w serwisie. I cieszy mnie to, że na jutro będzie gotowy. Bo jutro startuje nowy event. Ale traj! Tytuł odcinka jest całkowicie o czym innym. Macie rację. I tutaj macie czas, w którym zaczyna się odcinek. W sensie o tym właściwym temacie. A ci, którzy są zainteresowani pozostałymi tematami w świecie Pokémon Go, oglądajcie dalej. Zapraszam. Przewidzieliśmy kolejny odcinek. A mianowicie nie przewidziałem ja, ale my wszyscy. I w tym przypadku mówiliśmy wcześniej o Pokémon Day i że będzie tutaj jakiś event. Ja otrzymałem te informacje od, powiedzmy, proroka z zachodu. I tego się trzymajmy. Pokémon Day 2019 rozpoczyna się dzisiaj o 22 i kończy 28 o tej samej godzinie. I podczas tego eventu każdy trener ma możliwość spotkania na całym regionie, w sensie w całej grze, większego spawnu Pokémonów z Kanto. I takie eventy były już wielokrotnie powtarzane przez Niantic na przestrzeni ostatnich 2,5 roku. Tyle, że tym razem, żeby nie powodować tego, wiecie, 2 tygodnie z Kanto, nie chce mi się grać, to stworzyli ten event na 2 dni. Co mnie interesuje, Pokémony oryginalnie odkryte w Kanto będą w większej mierze pojawiały się na rajdach. I tutaj być może wróci część Pokémonów, które stawiały nam wyzwania w przeszłości i zniknęły z rajdów. W tej chwili powracając, przypuśćmy Omastar, chociaż w tej chwili powinien być łatwiejszy z reguły, chociaż tier 3 został zwiększony, jeśli chodzi o HP, więc dlatego też chyba wciąż może stawiać wyzwania, aczkolwiek mogę się mylić. W każdym razie kiedyś był to faktycznie ciężki rajd. Trzecim punktem tego eventu są Pokémony Pikachu i Eevee, które występują w postaci tej samej, tyle że mają koronę, powiedzmy wianek, który normalnie się nakłada na Marzannę podczas pierwszego dnia wiosny. W tym przypadku troszeczkę nam jeszcze daleko do pierwszego dnia wiosny, ale Pokémon Go leci pełną parą. I tutaj jestem ciekaw niesamowicie, bo wiele grafik prezentuje nam, że tylko ewolucja Vaporeona ma możliwość otrzymania tego wianuszka. Ale prawdopodobnie każda ewolucja w Eevee, w sensie Eevee w wyższą formę, ma możliwość otrzymania tego właśnie wianuszka na głowie. Dlatego też zakładam, że każda Eevee z wysokim IV będzie dla kolekcjonerów lub sama Eevee zwykła, bez tutaj wysokich proporcji, jeśli chodzi o statystyki, będzie ciekawym elementem w naszej kolekcji. Jestem ciekaw, czy faktycznie będzie to na wzór, przypuśćmy, Shiny, tyle że z większą szansą na zdobycie tego wianuszka i każda Eevee będzie oczywiście z tym wianuszkiem, tak i też Pikachu. Bo tak może być. I ostatni punkt, na który czekałem, powiedzmy szczerze, 1,5 roku, bo dopiero od 1,5 roku tak naprawdę skupiłem uwagę bardzo dużą na najlepszym Pokémonie w całej grze, PJ. PJ swego czasu piastował pierwsze miejsce, jeśli chodzi o Pokémony, które pozwalają nam osiągnąć najwyższy level Pokémon Go. I w tym przypadku dalej się nie mylę, bo ten Pokémon, tyle że w mniejszej mierze, w sensie rzadziej się pojawia na dziko, tak teraz na evencie Kanto będzie jego potężne ilości. W sensie będą jego potężne ilości. I pozwoli nam to zebrać tyle cukierków, by później wbić swój level na faktycznie wyżyny. Jak nie 40 level, tak w przyszłości może 45, być może, bo zwróćcie uwagę, że wszystkie elementy, które powiedział nam w samolocie do jednego gracza lub na konferencji ostatniej John Henke, wszystkie są już zrealizowane w grze. Zostaje tylko jedna. Level cap increased, czyli progres gracza powyżej 40 levela. Na to czekamy. Prawdopodobnie możemy się spodziewać tego dopiero przy wakacjach, żeby nam urozmaicić i też wzbogacić naszą rozgrywkę, poprzez to, że wciąż będziemy mieć ten cel. Aczkolwiek Brandon Tan prawdopodobnie będzie miał dalej najwyższy level. Z uwagi na statystyki, odznaki, jak i też sam exp. Także dla niego ta gra będzie zawsze skończona. Wiecie, o co chodzi. Także Shiny PJ, Shiny Rattata. I tutaj na grafice od Trailsa mamy też alolańską Rattatę. Aczkolwiek nie wiemy, czy faktycznie i ona będzie Shiny. Chociaż od Trailsa różne rzeczy przychodzą i w tym przypadku może to i też być prawdą lub plotką. Mamy nowy box w sklepie. Jest to Adventure Box. I sam w sobie jest ciekawą opcją, jeśli chodzi o osoby, które faktycznie codziennie podróżują lub też pokonują duże dystanse, jeśli chodzi o wykluwanie jajek. Lub te osoby, które lubią wykluwanie jajek ogólnie. Bo są tutaj super inkubatory, jak i też zwykłe inkubatory. Mamy też Starpisy oraz incensy. Czyli wszystko, co nam pomaga, jeśli chodzi o wykluwanie,
Szczerze można powiedzieć, że jest to warty uwagi box dla takich osób, które polują na wykluwania. I nareszcie dobrnęliśmy do momentu, kiedy wam powiem wszystko na temat Smirgla. Smirgla. Wiem już, że otrzymałem opierdziel od was, bo nie jest to Dobra, nie skończę. Jest to Smirgl. Z uwagi na to, że lubię i wyraźnie się mówi Smirgl, wygodniej o wiele niż Smirgl. Jak to się tak mówi, niech będzie. Wszystko, co należy wiedzieć o Smirglu oraz jak go złapać. I w tym przypadku cieszę się niezmiernie, że odczekaliśmy ten czas, żeby każdy z nas miał możliwość spotkania, w sensie przeanalizowania każdego elementu, który dotyczy tego Pokemona rzadkiego. I jedna rzecz mnie ciekawi, bo w tym przypadku nie wiem, czy wcześniej oni nie mieli tego modelu stworzonego, jeśli chodzi o tą aktualizację z tym fotobombem, ogólnie tą ulepszoną kamerą, ale przez ten sposób mogli też zaprezentować Shedinja, gdzie oczywiście mieliśmy możliwość, przypuśćmy, z questu otrzymać Ninkadę i w momencie, kiedy, przypuśćmy, ewolucja nastąpi, to pojawi się nam zaraz obok nas, czyli przypuśćmy po wyjściu z okna ewolucji, ta akcja pozwoli nam na pojawienie się po lewej stronie Shedinji. Ale prawdopodobnie każdy element, każdy Pokémon tutaj będzie miał swój sposób na pojawienie się. I Smirgl otrzymał właśnie ten sposób. Przejdźmy jednak do rzeczy. Jak złapać Smirgla? W tym przypadku należy mieć telefon albo z AR zwykłym, ewentualnie z AR+. Jeden i drugi ma możliwość otrzymania tego feature'u. I oczywiście działa to z aktualizacją od 0.1.3.5.0. Przy każdej możliwej, oczywiście wyższej aktualizacji jest ta opcja możliwa. Smirgla możemy otrzymać w jeden sposób. Przez robienie zdjęcia. I w tym przypadku albo Pokemona, którego mamy w bagu, albo nowego złapanego. Mamy ikonę na samym szczycie kamery. I dzięki temu feature'owi mamy możliwość zrobienia zdjęcia, czy to w swoim pokoju, czy na zewnątrz. W każdym razie rolka zdjęcia ma możliwość uchwycenia 10 zdjęć. Podczas wykonywania zdjęć wszystkie zdjęcia zapisują się nam w rolce. Maksymalnie do 10. I przypuśćmy, jeżeli w dolnym prawym rogu widzimy takie kółeczko i jest tam, przypuśćmy, taki łepek Smirgla, czyli taki bardziej cappuccino, taka główka cappuccino, jeżeli ją widzimy lub też nam pulsuje 3 razy przycisk ten od rolki, to wiemy dobrze, że w tej rolce, w 10 ostatnich zdjęciach, jest na pewno Smirgl. Pamiętajcie jednak, żeby nie robić, przypuśćmy, zdjęć 11, 12, 20, te 6 tysięcy. Bo nie o to chodzi. Bo jeżeli przekroczymy poziom 10 zdjęć, to na każdym kolejnym nie będzie Smirgla. Zawsze musi być reset tej rolki. Że sprawdzamy każde zdjęcie po kolei, przy 10, i później, powiedzmy, wymieniamy baterię, powiedzmy tak w cudzysłowie, w aparacie, wychodząc z Pokemona, wchodząc ponownie, robiąc mu zdjęcia 10 kolejnych i wtedy patrzenia na możliwość zdobycia Smirgla. Nigdy nie róbmy 6000 zdjęć pod rząd, bo nam to nic nie da. Nowa kamera ma to do siebie, że nawet nie musimy dawać pozwolenia naszej aplikacji na robienie zdjęć, by otrzymać tego Pokemona. Przy wyłączonej opcji zapisywania zdjęć z naszej rolki, jak i też z aparatu, możemy robić dalej zdjęcia i w momencie, kiedy on się pojawi w rolce, wchodzimy na to zdjęcie, później wychodzimy całkowicie z wszystkich okienek do naszego ekranu, gdzie pokazują nam się Pokemony na dziko, tam pojawi się wam Smirgl. I tam warto go łapać. I on sam tam będzie przez godzinę od momentu, kiedy go zobaczymy pierwszy raz. Przez godzinę on będzie w tym miejscu. Pamiętajcie jednak, żeby nie robić zdjęcia, przypuśćmy, serii zdjęć w autobusie lub pociągu. Bo w momencie, kiedy robimy zdjęcia, on się pojawi, próbujemy go zobaczyć na dziko, to oczywiście on zniknie w oddali. Także nie warto robić tutaj w samochodzie przy dużej prędkości, jak gdyż w pociągu, autobusie. Limit Smirgla jest jeden na dzień. W momencie, kiedy łapiemy Smirgla, przypuśćmy 23.50, to kolejny będzie możliwy do zdobycia zaraz po północy. Jest to jeden na dzień. I każdy Smirgl otrzyma moveset zaraz po Pokemonie, który był fotografowany. Czyli przypuśćmy, jeżeli fotografowałeś Machampa z znakiem Counter i Dynamic Punch, to Smirgl otrzyma również ten moveset. Jednak pamiętajcie, odblokowany atak, który posiadamy na Pokemonie, przypuśćmy, Machamp ma Close Combat i od razu Dynamic Punch, jeżeli odblokowaliśmy na nim atak, to w tym przypadku nasz Smirgl nie otrzyma tego dodatkowego ataku odblokowanego. A wartość cukierków, które należy zdobyć, by odblokować ten drugi atak, jest potężna. A zakładam, że w przyszłości znajdzie się taka osoba, która zdobędzie te cukierki i odblokuje ten atak. O ile wcześniej Niantic nam tego nie zmieni. Ewentualnie również może być blokada, która uniemożliwia nam zdobycie takiej wartości cukierków przy Pokemonie. W momencie, kiedy mamy Smirgla, możemy robić mu zdjęcie i w tym przypadku, jeżeli pojawi się drugi Smirgl, tworząc tutaj Smirgl recepcję,
mam możliwość otrzymania ataków zaraz po Smirglu, którego robiliśmy zdjęcie. Czyli jest to oczywiście ten Smirglcepcja. Jeśli chodzi o unikatowe ataki, w tym przypadku robiąc zdjęcie Ditto, sam Smirgle nie otrzyma ataku Transform, a dostanie Struggle, czyli to naprawdę będzie to najbardziej bezużyteczny Pokémon ever. Tak samo Hidden Power. Jeżeli jakiś Pokémon ma atak mroczny Hidden Power, to na Smirglu może być to inny typ, ale też Hidden Power. Smirgle może otrzymać ataki Legacy. To jest kolejny fajny element, aczkolwiek pamiętając o tym, że jego statystyki są okropne, jest to szósty Pokémon od końca, który ma najniższe CP. Więc naprawdę ten Pokémon, mimo że wypuścili go bardzo, bardzo późno, to i tak nic nie zmienia, jeśli chodzi o PvP, jak i też inne elementy. Dopóki nie wprowadzą w tym przypadku w jakiś sposób umiejętności, gdzie ten Pokémon będzie miał możliwość pokazania swojej lepszej strony. I z uwagi na to, że każdy atak może być kopiowany, tak w tym przypadku, no oczywiście bez dwóch, albo jednego, bo w tym przypadku tylko Transform nie jest kopiowany, to też właśnie każdy atak z Community Day ma możliwość być skopiowany na naszego Smirgla. Używając TM-ek będziemy zaskoczeni, bo w tym przypadku możemy otrzymać o wiele większy move pool, jeśli chodzi o Pokémona. Czyli w tym przypadku, jeżeli użyjemy TM-ki na szybki atak, to możemy otrzymać wszystkie Pokémony, w sensie wszystkie ataki z różnych Pokémonów. Czyli może być to, przypuśćmy, Tackle, może być to, nie wiem, Water Gun i wszystkie inne. Jednak oczywiście pamiętajmy, że jest to bez sensu, bo jest to Pokémon, którego nie warto modyfikować. Jakie korzyści przynosi posiadanie tej możliwości zdobycia Smirgla z naszego fotobomba? Przypuśćmy, jesteśmy na końcu świata. Nie ma żadnego Pokestopa, nie mamy Pokémonów w naszym bagu, powiedzmy, w tym oczywiście zapisanych questach. Nie mamy Pokestopa, nie mamy Pokémona żadnego w nearby. I w tym przypadku, przypuśćmy, mamy sytuację, gdzie możemy skorzystać tylko i wyłącznie z tej rolki aparatu. Robiąc zdjęcie jakiemuś Pokémonowi, pojawi się Smirgle i w tym przypadku, łapiąc Smirgla, możemy utrzymać streak łapania Pokémonów. Także tu jest ten jeden plus tego systemu. Teraz przydałoby się zrobić coś na wzór Pokestopa, nie? Każdego dnia możemy sobie postawić Pokestop na pół godziny. Co wy na to? Jeśli chodzi o łapanie Smirgla, istnieje możliwość, że on zwieje, ucieknie. Jest taka możliwość i zdarzyło się to wielu osobom. Pamiętajcie jednak, że każdy Smirgle, który się pojawi, nalicza się do naszego medalu. I jest to pierwszy poziom 10 Smirgli na rolce, w sensie w pojawieniu się wszystkich w historii gry. Drugi poziom jest 50, a trzeci 200. Takie są poziomy łapania Smirgla, by zdobyć złoto w tym przypadku. Otrzymaliśmy nowy przedmiot, który zdobywamy podczas walk PvP. Jest tutaj TM-ka. Zarówno Fast TM-ka, jak i też Charge TM-ka. I w puli wszystkich bonusów, wszystkich nagród, które możemy otrzymać właśnie tą drogą, jest Stardust, Rare Candy, wspomniany właśnie teraz Charge TM-ka lub Fast TM-ka i Sinnoh Stone. Te 5 rzeczy aktualnie możemy zdobyć poprzez walki PvP. I z mojej strony to ma tyle. Mam nadzieję, że wszystkie informacje Wam przekazałem w najdrobniejszym szczególe, by Wam umożliwić sięgnięcia wiedzy odnośnie tego Pokémona. To, że jest on bezużyteczny, jest to zabawa i możemy zdobyć go tylko i wyłącznie poprzez system fotobomby, czyli robienia zdjęć. Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!